agent. Część pierwsza. Fala eksplozji transsieci powinna już dotrzeć do Cybertronu. Wykryją ją za kilka cykli. Udało się. Wracamy do domu. Wracamy do domu. Cybertron. Nigdy tam nie byłem. Spodoba ci się tam. Znam taką knajpkę, gdzie podają drinki ze szczyptą radu. Ścina z nóg. Jest też wiele innych atrakcji. Robokenerki chodzą tam bez tarcz piersiowych, rozumiesz? Tak. Najwyraźniej jest to miejsce rozwinięte kulturalnie. Jak mógłbym odmówić? Gdybyś nie był tak strasznie sztywny, mógłbyś się czasem dobrze zabawić. Daj mu spokój. Razem wybierzemy się do wesołego miasteczka na Cybertronie. Jest tam kosmiczna ślizgawka i galaktyczne statki. Blast! Niedobrze. A co nowego u nowej rasy ludzkiej? Nasz nieudany atak na dolinę rozproszył ich plemiona. Trudno będzie je odnaleźć. Pozostaje nam tylko ostatnie, ryzykowne wyjście. To znaczy? Zdamy się na łaskę losu. To hazard. Zdaje się, że masz generator grawitacyjny. Oddaj go po dobroci. Po co ci broń? Myślałam, że to ci ułatwi sprawę. W tej sytuacji nie ma łatwych rozwiązań. Generator? Arachno, to naprawdę niepotrzebne. Wkrótce będziemy na Cybertronie. Przyłącz się do nas. Możemy się przeprogramować. Pamiętaj, że pochodzisz od Maksymali. Przykro mi, ale nie będę grzeczną dziewczynką. Wiesz co? Podejrzewam, że pod twoją nieskazitelną zbroją również kryją się mroczne instynkty. Uwaga, przerwane obwody. Wszystkie systemy uszkodzone. Baza centralna Predatonów wyłączona z akcji. Zasilanie awaryjne. Rada Trypredakusa zaczyna naradę. Fala eksplozji transsieci została zidentyfikowana. Sygnatura wskazuje na statek skradziony przez Megatrona.
Predator. Myślałem, że ten renegat już się nie pojawi. Jego statek i statek Axalon zaginęły w ostatnim megacyklu. Sondy Maximali nie zdołały ich odnaleźć. Proszę pamiętać, że wiele nas to kosztowało. Panowie generałowie, od kiedy autoboty pokonały naszych przodków, dezorientatów, my, predatory, działamy w ukryciu, czekając na sposobność odzyskania należnej nam władzy. Megatron jest błyskotliwy, ale to Raptus. Sprawia zbyt wiele kłopotów. Najwyraźniej znów próbuje starych sztuczek. Musimy ukrócić jego zapędy, zanim odkryją je Maximale. Wysłałem już sygnał do jednego z naszych satelitów. Nastąpi tam przypadkowa eksplozja. Uniemożliwi ona wykrycie fali transsieciowej przez Maximale. A ja przygotowałem operację maskującą. Wiecie, o czym mówię. Wysłałem tam naszego tajnego agenta. I śledzi on źródło eksplozji transsieci. Jeśli dowiemy się, że Megatron nadal działa na własną rękę, co z nim zrobimy? Zostanie natychmiast zlikwidowany. Wróciłeś w samą pole. Ustawiłem automatyczną wartę. Jakieś kłopoty? Megatron podejmuje akcję. Jeśli Cybertron pokaże się w pobliżu, myślisz, że zechce wziąć zakładników? Mam nadzieję, że nie knuje nic ponadto. Gdzie się podziewałeś? Patrolowałem teren. Ach tak. Wypatrywałeś wroga. Odkryłeś jakieś nowe pozycje? Lepiej uważaj. Co tu się dzieje? Nie mam pojęcia, co go napadło. Przepraszam, trochę przesadziłem. Szczurotron potrafi zaleźć za skórę, ale nie czas na kłótnie. Wracajcie na swoje stanowiska. Trafiłem w czuły punkt. Bądźcie w pogotowiu. Meldujcie o najmniejszym poruszeniu. Tym razem atak może być niespodziewany. No właśnie, niespodziewany. Nasze tarcze straciły odporność do 40%. Aktywacja zewnętrznych dział automatycznych. Co robimy? Wróg jest blisko. Niewiele możemy zrobić. Odporność tarcz 20%. System dział obronnych uszkodzony. Zasilanie awaryjne wkrótce się wyczerpie. Są jakieś znaki statku z Cybertronu? Pustka w eterze. Żadnego statku. Bądźcie gotowi. Być może...
Co to? Co u diaska? Kto do nas strzela? Królowo, nie widzę obiektu, który mógłbym spalić. To jedno jest pewne. Wszystkie predatony do bazy. Nadszedł czas pojedynku. Co się stało? Ktoś nam pomógł. Wykluczone. Przeszukiwałem cały obszar. Nie wykryłem nikogo obcego. A co powiesz na to? Opuścić tarczę. Co takiego? Czy ten twój nowy mózg jest jeszcze na gwarancji? To nie jest statek Maximali. Gdyby chciał nas zaatakować, już dawno by to zrobił. Opuścić tarczę. Dezaktywacja warty. Dziwne. Mogliby się przynajmniej przywitać. Poszukaj łączności na wszystkich kanałach. Żadnej odpowiedzi? Włączyć radar. Tam nic nie ma. Nie podoba mi się to wszystko. Czuję obcy zapach. Tam ktoś jest, nawet jeśli go nie widać. Co to może być, szefie? Nie co, tylko kto. Po zakończeniu Wielkiej Wojny kilku dezorientatów zostało objętych amnestią. Większość z nich przeszła w stan spoczynku, ale krążyły plotki, że jeden został przeprogramowany jako predator. Devastator. Wybaczcie, że wytrąciłem wam broń, ale staram się tylko uniknąć przypadkowej zagłady. Następnym razem mógłbyś wejść drzwiami. Uspokój się, proszę. Proszę? Na zimne obwody. Gorszy od cuchnącego predatona jest tylko cuchnący dezorientat. Cicho bądź. Wybacz, od tak dawna walczymy z Megatronem. Zapewniam was, że Rada Predatonów ubolewa nad tą sytuacją. Dlatego mnie tu wysłano. Tajny agent Devastator. Do usług. Chwileczkę. A gdzie Maximale? Obawiam się, że fala transsieciowa była zbyt słaba. Odebrały ją tylko czujniki predatonów. Oczywiście rozumiecie, że chcielibyśmy załatwić to dyskretnie. Muszę przyznać, że wyglądacie inaczej niż się spodziewałem. Mieliśmy tu wiele ciekawych przygód. Jest. Arachno. Wygląda na to, że stary znowu coś wymyślił. Pieniaczu, przejdź do podsektora Hooks. Wiem, że mogę na ciebie liczyć. Wzywałeś mnie? Tak. Brakowało nam dziś ciebie podczas walki. Zatrzymały mnie ważne sprawy. Doprawdy? Skoro już tu jesteś, zajmij pozycję obronną. Lada chwila, spodziewam się ataku. Tak jest, Megatronie. Osatorze, mam dla ciebie zadanie specjalne. Fajowo. Podaję lokalizację miejsca, do którego masz się udać. To jest to.
I to wszystko? Mamy się wedrzeć do środka i zakończyć sprawę? Rasa, dobrze. Megatron nigdzie się stąd nie ruszy. Ten statek daje nam przewagę. A teraz znikam. Mam nadzieję, że to już wszystko, co potrafię. Mamy jeszcze jedną przewagę. Aktywizuję radary, królowo. Szkoda zachodu. Do dzieła. Optimus naczelny, do lotu. Srebrny Grom, do lotu. Napęd odrzutowy. Robi wrażenie. Ognia. Nie umkniesz mi. Silverbolt. Srebrny Gromie. Zastrzel ją. Srebrny Grom, rób co mówię. Przejrzałem jej zamiary. Walczcie dalej. Aktywacja działów wspomagających. Co to? Wszystkie systemy uszkodzone. Jak to? O nie. Witaj, Megatronie. W imieniu Stowarzyszenia Cybertronii i Rady Predatonów aresztuję cię. Nie. Ciąg dalszy nastąpi.